Pierwsze odpalenie Jedi Fallen Order. Ej, dzień dobry. To jest gra od razu tak. Jeśli ktoś jest zainteresowany moją opinią, gra jest otrzymana. Gwiezdne Wojny, no tak średnio, ale... jest kilka dobrych rzeczy, które o niej słyszę. Mianowicie, z tego co rozumiem, to może być jedna z normalniejszych gier takich dużych końcówki tego roku. Na PC-cie przynajmniej też. Bo co tam się dzieje ciekawego? Na systemach... Na, gra Kojimy, tak? To jest gra patologia, która się rozkręca po 100 godzinach. Kowboje też mają dziwne tempo, a to może być coś akurat takiego słodkiego, zwykłego. Muszę wyłączyć to shift. Jezu. W prawym dolnym rogu to gówno. Czemu to istnieje? Myślałem, że to zniknie po czasie, ale nie znika po czasie. Psuje mi to strasznie, ten dziadostwo. Okej, dobra, zniknęło. To się, da się to pewnie wyłączyć w opcjach, ale wisi strasznie długo. Steamowe powiadomienia są bardzo szybkie. Kontroler, co? Myślę, czego to się nie robi do takich gier. Sprawdzimy sobie z myszą. Chociaż kury są w sumie podobno klon Soulsu. Więc... Można by podpiąć jakąś myśl, ale na razie zobaczmy, co możemy zrobić. Jasność, spoko, wyjście audio. Pójdziemy jak w słuchawkach. Bo jestem w słuchawkach. Dajcie znać, czy nie jest za głośno, czy nie jest za cicho. Tymczasem, co my tu mamy? Sterowanko, myszkowe, te padowe ewidentnie. Najważniejsza jest grafika. Na ten czas włączymy sobie opcję... Rozmycie ruchu nie, będzie duża... Ona może zepsuć filmowość swoją drogą, brak tego, no ale to nieważne. Aberracja chromatyczna, wstrząsy kamery... Te ustawienia grafiki to jest to, one są absolutnie bzdurne. To jest jakiś... Pomińmy to, natomiast to, co nas interesuje. Tryb full pełnoekranowy, co powinno odblokować moje 144 Hz. Patrzymy na lewy górny rok i... Róg. Jest limit na szczęście, 90-144, bardzo fajnie, jestem zadowolony. Włączymy synchronizację, żebyście wy mieli dobrze z kolei. Dynamiczne skalowanie, rozdzielczości nie. Epickie, podejrzewam, że to jest najwyższe. To jest, z tego co rozumiem, Unreal Engine. Także, że filmowe ziarno syf. Zobaczymy, jak coś włączymy, tak? Dźwięk, są te ustawienia, okay. Głośności, wyjście, audio, zakres dynamiki, spoko. A, czyli co innego z wyjścia audio, co innego zakres dynamiki, czasami to się łączy. Podoba mi się to. Edytuj sterowanie, tu jest trochę więcej. Czułość myszy. Sprawdzimy, odwróć oś Y myszy, odwróć oś Y kontrolera. Jak będziesz po coś nie tak, przełączymy się na kontroler. Chociaż myślę, że od razu się nie przełączyć. Momencik. Mam tak się składa kontroler do... Do wszystkiego mam kontroler. I do Xboxa, i do PlayStation, więc... Okej. Wygodnie, tak. Luksusowo, rok spłacimy tą przygodę. I teraz tak, podoba mi się to, że jest wytłumaczone. To jest dobra rzecz. Co robi kolejne ustawienie trudności? Tak? Kiedy mamy tryb fabularny, mamy mikro otrzymywane obrażenia, agresja wrogów bardzo mała. Agresję, czy możemy ją przełożyć jako inteligencję? Zobaczymy, tak? Rycerz Jedi to jest upośledzone też, tak? Mistrz Jedi, mi się wydaje, że wielki mistrz Jedi, więc... Tak? Nie widzę tutaj w ogóle sensu, by się kłócić, natomiast co? Rozpoczynamy fabułę. Gra jest dostępna na Steamie. Chyba na Epic Game, chyba na wszystkim, tak? Bo ja mam oczywiście z racji tego, że to jest otrzymany produkt, mam go na Originie, natomiast jak ktoś lubi Steamka, jest na Steamku. Nie wiem, jak to działa, czy otwara jakiegoś Origina potem, czy nie, no ale jest, tak samo na Epicu jest, więc do wyboru, do koloru.
Powiem szczerze, nie wiem nic, jaki to jest okres w Gwiezdnych Wojnach. Ale zaczyna się dobrze. Słuchaj, nie chcę ci psuć rytmu pracy, ale szef chce na słuchkę. Piękny język. To będzie niezłe. Oto on, szef. Na linii 10A wykryto błąd. Klamry się zacięły. Dwóch robotników musi wejść i zaczepić kable. To nie będzie łatwe. Gildia podwoi wam wypłaty. No, Karl. Taka forsa, fajna rzecz, co? Ale drabina przepadła. Musisz znaleźć inną drogę. Żaden problem. Coś wymyślę. Widzimy się na miejscu. No to GG. Jestem ciekaw, czy ten poziom trudności też czegoś nie zmienia, że nie ma podpowiedzi na ekranie i tak dalej. Natychmiast opuść tę barkę. Nie jesteś zatwierdzonym odpadem. Szkoda gadać. Ej, to jest pierwsza normalna gra od bardzo dawna. Kowboje byli specyficzni. Kojima to są jaja, a tutaj... Całkiem spoko, cena niestety pewnie z kosmosu, tak? Pewnie kosztuje więcej niż 200 zł, czyli... No nie ukrywajmy, El Dramato. Zastanawiam się, czy tutaj czegoś nie wiem. Normalnie w grach się tłumaczą jakieś strzałki, które prowadzą. Natomiast tutaj... Nie wiem, gdzie iść, powiem szczerze. A, dobra. Rozumiem tą wielką zagadkę. Tylko widzę oszustwo, bo gra mi nie powiedziała, że będą mniej informacji na ekranie, ale zobaczymy.
bardzo ciekaw, jaka jest ta gra, bo tak naprawdę nie wiem o niej zbyt wiele. W sensie chyba mi się wydaje, że ona była dość tajemnicza. Dużym błędem elektroników było to, że oni pokazali prawdziwy gameplay na początku, a nie jakieś tam wymyślne montaże a la Ubisoft, gdzie badaniowi ludzie się dobrze bawią. Przez to wypadała blado troszkę i był bulwers ludzi, ale to mi się podobało. W porządku, zaraz tam będę. Tylko czy to jest realistyczne, żeby tak ludzie żyli? I tak ryzykownie ten, pracowali? No. No cóż, załóżmy, że tak. To jest chyba niepotrzebne przedramatyzowanie drogi do pracy. To jakby Gordon Freeman na początku w Half-Life'ie też takie jakieś miał niebezpieczeństwa, tak? W wagoniku. Skąd się wziąłeś? Skąd ty się tu wzięłaś? Po angielsku dialogi brzmią lepiej, ale tu się nie czepiamy tego. Okej, okay, linka. No i trudna zagadka. Patrz, przecinacz już tu jest. Pięknie. Hej, czas na nas. Tak, pokaz skończony. Waszym zdaniem tędy. Wraniak ma flashbacki z Tomb Raidera. No jak nie będzie ognisk, to będzie troszkę porażka, nie ukrywam. Znaczy, czy dalej mam wejść? Nie. Czy są tu jacyś fani Gwiezdnych Wojen w ogóle? Na czacie? Musimy skończyć, zanim zaczną ciąć to skrzydło. Ktoś tutaj się jara? Ktoś się tutaj już moczy z radości? Wygląda spoko. Bulwersuje mnie walka, która widziałem, jest taka, że tam miecz nie tnie ludzi na pół. Ale no trudno, no. Jak to być najnormalniejsza gra, no chyba tak spoko. Karl! Musisz użyć dźwigni tam na dole! No, zobaczmy. Podciągnij. Boję się coś zrobić, żeby nie zginąć. No fajnie, i co teraz? Wydawało mi się, że doskoczyłby tam, tak? Daję drzwi. Gra pokazuje mi, żebym podciągnął w którym miejscu? W tutaj. Prawy, chyba że to jest ten. Prawy podciągnij i co teraz? Aha, dobra, jest. Jest guzik, ale jak go włączyć? Którym się używa? Kurczę. Naciskając prawy? Okej, naciskając prawy, dobra. Zrobione! Teraz ty! Chwila! W porządku, klamra zabezpieczona! Czy jest? Wszystko gra! Narobiłeś mi strachu! W życiu bym nie wpadł, że się używa RS-em, czyli wciśnięciem prawej gałki. Gotowe! Wracaj na górę! Chyba, że on jest Jedi, który pracuje... No tutaj! Myśliwiec Jedi! Ale znalezisko! Prawdziwa żyła złota! Ten wrak leżał tu ze 4 lata? 5. Ktokolwiek tym latał, odszedł w blasku chwały. Ci Jedi. Ale tragedia. Zawsze mówiłem, że nie wszyscy to zdrajcy. Ta, może? Mamy chyba szczęśliwy dzień. Imperium zdobędzie sporo porządnych materiałów. Tak? Rozbieramy tu te statki tylko po to, żeby mogli z nich zrobić nowe. Niezła granda. Wszyscy nadstawiamy karku dla szefu. Na dodatek za Republiki lepiej płacimy. Ej, lepiej uważaj, co gadasz. Posłuchaj mnie.
znaleźne za ten wrak, to twoja przepustka z tego świetniska. Myślisz, że chcesz się stąd wynieść? Daj spokój, jesteś jeszcze młody. Nie chcesz chyba skończyć jak ja. Bracie, poznaj swoje przeznaczenie. Zacznij w końcu żyć. Jak uważasz? Lepiej już chodźmy. Nie jakbym mówił do ścian. Co? Wyścigi na dupach. Faktycznie są flashbacki z Tomb Raidera. Gal, żyjesz? Gal! Nie mogę się zciąć! Gal! Trzymaj się! Zsuwam się! Nie! Nie puszczę! Nie mogę! Gal! Nie! Wszystko gra! Tylko utknąłem! Pilot! Wydostanę nas! Trzymaj się! Uważaj, Karl! Uwaga! Ten słom ledwie lata! Trzymaj się! Brał, w porządku? Tak. Dobra, musimy iść, dawaj. Co się stało? Co tam się stało? Ty co zrobiłeś? Co? To była moc, prawda? Zapomnij o tym, dobrze? Zaufaj ale, mi. Ale ja je znam te opowieści. No, słyszałem, Brawo. Są nagrody za takie... Wiem. Tak, dobra. Musimy uważać. Tak. Jeszcze brakuje kosmicznego bolka w tej stoczni, który doniesie na... Nie, to inaczej było. W sumie lepsze niż te ostatnie filmy. Dla mnie. Trzymasz się? Tak. A ty? Tak. Karl. Pracujemy już trochę razem. Nigdy nie widziałem, jak robisz coś takiego. A przeszliśmy razem piekło. Więc... Wiele dla mnie zaryzykowałeś. Nie wiem, jak ci się mogę odwdzięczyć. Nie ma sprawy. Serio. No, nie musisz się tak martwić o mnie. Myśl lepiej... O sobie. Może powinieneś, wiesz, ulotnij się. Skoczę tylko do siebie, zabiorę rzeczy. Taper zwisi mi przysługę. Słyszałem, że był na Narsada. Tak. Przez jakiś czas się nie zobaczymy. Tak. No jasne. Jasne, Kal. Rudy Jedi. Jakiś dramat. Ale spoko. Wstępnie mi się podoba. Prawym się używa? Co to za wynalazek? Prawym wciśnięciem gałki. To jest jedna z głupszych rzeczy, jakie widziałem w grach, powiem szczerze. Ralph, czekaj!
Dokąd idziesz? Halo, SBK, gdzie ty idziesz? Czy to jest zagadka? To nie jest księżyc. Pamiętaj. Mistrzu? Ufaj tylko mocy. Pociąg stanął. Tak. Coś się chyba dzieje. Wstawać! Przechować dokumenty! Sopiści. Nie, strasznie to jest ładne, nie? Stanąć w szeregu. Pewnie kolejna kontrola kontrabandy. Baba kosmiczna, nie? To jest pewnie ten, poznajemy po... Chyba, że taki ma pancerz na klatce, ale... Czy to już wszyscy? Tak, druga siostro. Szukamy groźnego zbiega. To nie byle buntownik, a członek... zdradzieckiego zakonu Jedi. Ochrona tego zdrajcy zostanie uznana za bunt. Ujawni się, albo wszyscy tu obecni zostaną natychmiast straceni. Chyba czas, by ktoś przemówił. Ja pracuję tu od bardzo dawna. Zacząłem przed wojną. O kurde. Przebudowywaliśmy statki. Byliśmy najlepsi. Ale nastało Imperium. Inżynierzy zostali złomiarzami. Robotnicy traktowani byli jak robole. Ale znamy prawdę. Tylko boimy się przyznać. Dla Imperium jesteśmy po prostu niczym. Tak. Jesteś... Nowy model miecza. Proszę, miecz świetlny. Słaby. Co to było? Zabolało! Gwiezdny Janusz. Stój, nie ruszaj tak umiar głupio. Skąd się tu wziąłeś? Spokojnie. Mamy kogoś na gapę. Nie musisz tego zgłaszać. Stój! Oj. Bardzo ładna animacja i oświetlonko jest. Tylko szkoda, że ten miecz nie tnie tych kurde, tego wszystkiego, co tu jest wokół, tak? Bo jak go otwieramy, widzicie, tak? Okej, okay, teraz nie umrzeć. Najwyższy poziom trudności. O, przenika przez obiekty. Słyszałeś ten komunikat? Jedi? Bądźmy czujni. Przez nas nie przejdzie. Zdrajca, rozwalić go!
chcesz trafić? Oj, podoba mi się ta autoironia tutaj. Mamy kontakt. Strzelać, by zabić. Mamy tu intruza. Tak jest. Pilnujcie się. Okej, okay. Mechaniki są bardzo fajne. Kurczę, no to przeni... Okej, ciekawe jak się odnawia zdrowie, bo już niestety długo nie pociągnę w ten sposób. Okej, niektóre kable się przecinają. Kurczę, gra jest strasznie ładna i fajna, ale to, że ten miecz to jest taki... Raz działa, raz nie działa, będzie mi irytowało długo. Oj, to jeszcze nauczyliśmy się po pierwsze. Jedyne wyjście. Kurczę. Czy na to się, z tego się chwycimy? Dzięki panu Jodzie. Muszę się ruszać. Ej, to jest bardzo przyzwoite. Jak na razie. Gdzie śmierć? Postanowiłem odpocząć. Tak się przygotowuję. Chyba na pewną śmierć. Wtedy na pewno sobie wypoczniesz. Brać go! Niech ktoś go załatwi! Nie zbliża się! Ani kroku! Chyba zwariuję! Kurczę, no jedyne takie wrażenia estetyczne są słabe, bo tak walka jest bardzo fajna. Już tak spadają z góry, jak... Słabniesz! Nie uciekniesz tam! Co ty zrobiłeś? Przypadkowy blok! Aha. Drugi raz tego nie przeżyję! Sparowanko to był trening, przepraszam. Odrodzenie, zobaczmy. Naciśnij tuż przed... ja rozumiem. Zobaczmy jak długo trwają loadingi i kiedy były cenne checkpointy. To jest najważniejsze. Dobra, chyba nie ma jakiejś super tragedii. Uwaga! Ma solidną obronę! Pomocy! Niech mi ktoś pomoże! Dobra, tutaj gra nas uczyła dwóch rzeczy, tak? Jedna była taka, a druga... Kurczę, no szkoda, że to jest 13 plus, 13 minus, tak? Czyli nie ma tej krwi i tak dalej, bo byłoby mega. Okej, okay, i zamiast staminy mamy wskaźnik mocy, tak? Okej, okay, wszystko ściśle niebiesko, działa na tym moc. Okej. Okay. A, zagadka, którą rozumiem. Ej, fajne. Jedi! Straciliśmy szturmowca! Brakuje tej krwi, nawet nie krwi, ale odpadających kończyn. Teraz to jest jakieś zabójstwo. Na tego zbiega, jeśli się podjadł. Szybko się rozkręca, to jest teraz ważne, bo zwłaszcza po Kojimizmach i kowbojach. Czy kowboje to wiadomo, taki urok, nie? Ale oni też się powoli rozkręcają. A tutaj to jest duży plus. Tak, mamy mniej więcej kontrolę gier A na rynku i chyba mało zdrowia.
To jest chyba finałowy, tak? Zrozumiano. Uważać na niego. To może być pułapka. Po prostu z nim walczcie. Okej. Myślałem, że jak biję tego jednego, to jestem nietykalny. A widzę, że nie jestem nietykalny. Podoba mi się. Fajnie. Trochę trudne, tak? Walka spoko. Zobaczymy, tak? Może za 10 razem, jak tu będę umierał, to nie będzie już fajne, ale ten. Najgorsze, że ten save jest w takim miejscu, no ale bywa. Natomiast ładne to jest nieprzyzwoicie. Okej, po B się robi uniki. Jestem ciekaw, dobra. Tam oczywiście gra się obraża. Ej, chłopaki. Jestem, byłem słaby. Imperium będzie zadowolone. Ty no, ostro, podoba mi się to. To jest ważne, myślałem, że to jest dodnik, ale to znaczy wcisnąć ten A i od razu działa. Tak więc dojście do pierwszego bossa. Żeby tylko były ogniska i super. Jakby mnie zabił, to by wszystkie odznaczenia były u jego, to jest prawda. Skubaniec. Idę naprzód, zatrzymuję pociąg. Nie było jeszcze bossa tego etapu. O nie! Za osłonę! Za osłonę? Przebiegać między seriami. Teraz! Dziękuję. To jakiś upośledzony ten TIE Fighter. Że to ma małe takie te nóżki. Szybciej! O, jakie oszustwo, Boże. Żeby włączyć napisy, tak, wiem, że ten głośność pewnie jest dziwna. Teraz. Okej, zaczął patrzeć w lewo. Myślałem, że odleciał. Ej, co jest? A! Fizyczne obiekty. Tutaj jest! Czekam na ciebie! Widzę, że ten friendly fire jest w grze.
rozwalili sprzęt. Muszę zejść! To jest gra, w której trzeba słuchać, co bohater mówi. Przekimbinowane ścieżki. Tak, tak. No to jest Uncharted, nie? Zgadnę, to ruch oporu jakiś. A w tej grze... Ej, oszuście, trzymałem... Dobra, przepraszam, mam nadzieję, że to był ten... Czy w tej grze... Co, to nie psujmy sobie zabawy. Nawet nie wiem, czy to jest w czasie, kiedy Lord Vaida jeszcze żył, czy nie? Po zemście z Sithów. Okej, czy żył Vaida wtedy? Tak, trudny moment wylosowało. Okej, szturmowiec zdechł. Boże. Trudnych wylosowało. Okay. Ale jak już niby siadają te, kurczę, teraz tylko trafić, timingować dobrze, to nie będzie proste. Ej. Wycofuję się! Zostaliśmy tylko my dwaj. No. No. Jakie... Tak, Sekiro Wars. Sprawiedliwie, nie? Okej. Nie też nie przy... Dobra, poszło z tymi najtrudniejszymi bossami. Ej, tu niestety... Podoba mi się, to okienko jest dokładnie w momencie trafienia. Ty, nie wiem, czy nie trafiłem jego brata. Tak, dzięki, stary. Dobra, najgorsze wstępnie za nami. Mam tu Jedi. Skupić się na celu. Targetowanie. Tak, jestem za tą beczką, więc... Chłopaki. Zdołam go pokonać. Okej, dobra. Co znowu? Pociąg stanął? Puszczę sobie suchara, że to nie pociąg stanął. I... O
Przepraszam. To nie jest dobry znak. Spóźnię. Lara Croft pewnie ma opatentowane pływanie w potokach, a jest nie zdychać tego. Trzymaj się! Jakby co, to nie ja znam je, mam nadzieję. Próba nauczycielka, nie? Rozpoznaję tę pozę. Chyba jednak przeszedłeś jakieś szkolenie. Kto był twoim mistrzem, padawanie? Może któraś z mych ofiar? Który Jedi oddał życie, byś ty przetrwał? Twój koniec jest coraz bliższy. Druga siostra, gdzie jest? Oho, uniknij ciosu, no zrobiłem to. To będzie długa walka, moi widzowie, już widzę niestety. Nie nadwyrężaj mojej cierpliwości. Ładnie, ale następnego nie unikniesz. Pan Sowa z Sekiro. Zniszczę cię. A. To jest pokazówka. A. O Boże, nie. Jak ja nie lubię tego maszowania guzików. Tak, babka gra w każdej grze ostatnio. Wyłącz to ustrojstwo i siadaj. Dzięki za pomoc. Ale kim wy jesteście? Nazywam się Sir Jonda, a to jest mój kapitan, Gris Drytus. Słuchaj, tak, modliszka to moja łajba, ale radzę słuchać się tej babki. Więc, kim jesteś? Kal, Kestis. Co to za kobieta? Inkwizytorka Imperium. Posługuje się mocą i poluje na Jedi. A teraz wie, kim jesteś. I nie spocznie, dopóki cię nie dopadnie. A ty skąd tyle wiesz? I czemu mi pomogłaś? Podsłuchujemy łączność Imperium. Słyszeliśmy, że Inkwizytorzy tu lecą, więc wykonaliśmy ruch. Tak? A ile teraz dają za głowę Jedi? Też mi wdzięczność. Słuchaj, rozumiem. Tak długo walczyłeś sam o przetrwanie, że już nikomu nie umiesz zaufać. I dzięki temu wciąż żyjesz. Ale tu chodzi o coś więcej, niż tylko przetrwanie.
Niby co? O odbudowę zakonu Jedi. Wy dwoje? Ktoś jeszcze? Co, my ci nie wystarczymy? Rada Jedi? Nie żyją. Czyli mam tylko was. Kapitanie, kurs na Bogano. Tak jest. A teraz spróbuj odpocząć. Nic ci nie grozi. Na razie. Jak będzie przerwa, to wam opowiem, co myślę. Ale ogólnie jest spoko. Loading? Czy gra nie ma loadingu? Poznaj swoje przeznaczenie! Zacznij w końcu żyć! Kal, uważaj! Mamrotałeś coś przez sen. Dziwak. Okej. Tu mamy za sobą intro. Osiągnięcie modliszka. Więc ten, zobaczmy. Padziątko, zdolności, ustawienia. Zróbmy tutaj cięciunio. Tak, mamy chyba grube 40 minut tłustego materiału.